Dzień dobry, witam was ze słonecznego Hockenheimu w bolidzie Roberta Kubicy. Proszę bardzo, rozpoczynamy wyścig. Mamy nadzieję, że będzie wszystko stabilnie. Czyli no 17 startowe, ale start fatalny. Wszyscy nas minęli, jeszcze niebo, kwiat za nami. Pierwszy zakręt, uderzenie w Russella. No, mam nadzieję, że to tak się w prawdziwej formule nie stanie. Jestem oczywiście amator w takie gry wyścigowe, ale walczę, no, z bolidem. Trzeba walczyć. Z tym bolidem się nie da jechać. Jadę sobie osobiście karierę. Wybrałem Williamsa dla jaj. No i muszę wam powiedzieć, to jest tragedia, ale dojeżdżam, co ciekawe, na miejscach 12, 14. No, wyścigowiec ze mnie dobry. Raz wygrałem z Kubicą, ale na przykład w kwalifikacjach raz dostałem Lania, ale w wyścigu to wyścigi dobre. No, możecie nawet napisać, czy chcecie karierę. Ciekawe by było kariera z Biśkiem. Nie wiem, czy William się, chyba bym się nie zgodził na to. Myślę, jakiś Haas, Renault, Racing Point, to rzadko wybierany team chyba. Ale my jedziemy. Oj, trochę przylagowało niestety. No, trzeba się z tym pogodzić, że to może tak wyglądać niestety. No, ja zapomniałem, że tutaj się trzeba bawić RS-em. ERS. Ersem po prostu, po polsku. Czemu nam tyle paliwa zatankowali na 5 okrążeń? To jest jakaś ustawka. Kubica musi... O, Konrad gra w F1. Musi po prostu być za Russellem. Ale nam odjechali, nie? No ja muszę się skupić na jeździe, bo to jest tragedia. No, kwiat, no to nam będzie odjeżdżał. Jeszcze był patch, który znerfował ten... O, Facebook się odzywa jeszcze. Fajnie, naprawdę, nie wyłączyłem tego. Ale Kubica czasami nawet z telefonem miecie. To musicie się przyzwyczaić. No, 1.31 w starcie, no. I po 1.14 jadę. To tu powinno być z 1.20, chociaż walczymy. Oj, trochę za mało ersu mamy. Czyżby trzeba przeoszczędzić na 1.19, jest spoko. No, jedną ręką się nie da kierować. Damy sobie na niskie. No i co tam jeszcze? No, weekend wyścigowy jeszcze się nie zaczął, bo jest niedziela, 21. O, skoki są też na trawce. Tu proszę, jaka piękna trawka po bokach jest. A jak tak odjechali sobie, to tak nie ścina czasami tylko, ale to jest też, to są też problemy z optymalizacją tej gry. No, na Direct 12 to nawet nie pogram się. O, jeszcze 2 sekundy kary. Proszę bardzo. Dlaczego? Za szeroko sobie zjedziemy. Zwiedzamy tor po prostu. Trzeba powiedzieć wprost. Zwiedzamy, bo za rok możemy już nie zwiedzać tego toru. Bo niestety nie będziemy jeździć. Ajajaj. Mówię o Robercie. Albo za to będziemy zwiedzać, ale podium. Nie, no bez przesady. Ale punkty już na pewno. Nie może być gorzej. No, na pierwszym trybie jedziemy RS-u i co? I tak. Nic się nie dzieje. Pożytecznego. To są za długa prosta, żeby jakoś sensownie oszczędzać. No nie wiem, chyba jednak Mercedes na tym torze. No, domowy wyścig Vettela. No niby Roberta, no chyba blisko jest.
No pewnie będzie Polaków dużo na autorze. No Russell już 18. Stabilnie. Dawaj kwiat. Rozwal Russella. Będziemy przed Russellem. Polska będzie się cieszyć. Pyk, zakręcik. Niskie użycie baterii. No 30% to może ten samochód jest taki, że on w ogóle nie oszczędza. A i tak jest najwolniejszą. No teraz się nie skupiam na jeździe, tylko na tym, żeby zobaczyć, jak będzie działać gra, czy płynnie, czy jak z jakością i w ogóle. Proszę nie patrzeć na moją jazdę, ja jeżdżę dużo lepiej. Teraz nie żartuję, jestem bardzo skromnym kierowcą i bardzo dobrym kierowcą. No dobra, przejedziemy sobie na tym. Może jakbym się bardziej skupił na jeździe, to coś lepszego by było. Tak, to strata ile? Z 10 sekund. Coś takiego. Jeszcze oczywiście, o, Russell już 19. No nie, trawkę, nie. Nie zwiedzajmy toru. 10 sekund do Russella? Norma, norma. W 5 okrążeń? No może. No to to różnica w kierowcach. No na pewno. Nie w samochodzie. Jedź, Robert. Nie może być 10 sekund. Dawaj, wyciśnij z tego Rokita wszystko. Z tej Rokity. I cyk. No ten zakręt mi się podoba akurat. Jest prosty, fajny, przyjemny. Valtteri Bottas wygrywa swój, nie wiem, który wyścig. 10. Znaczy tak patrząc realistycznie, chyba tak. Coś mówili kiedyś w telewizji o 10 zwycięstwie. No to, że w Silverstone, ale nie wygrał, bo safety car go zgubił. Strategicznie go zabił, udusił. A my dojeżdżamy ile sekund? Zaraz, a nam jeszcze kara, panie Boże. Jeszcze sobie obejrzymy powtórki albo i nie, bo to będzie lagować strasznie tych powtórek. Jak jest przełączanie, to wtedy jest 10-20 FPS-ów i później się normuje te 35-40. O, jest to, to Wolf, ale ma uszy. No. Dobra, pominiemy to, bo to, ale to jest akurat niezoptymalizowane, bo to jest rozmazane tak strasznie, ja tego nie będę oglądał. O, tu będą się lać, też będzie ścinać, bo po co optymalizować cutscenki, no po co? Cieszę się, Valtteri, zaraz będą się lać szampanem, proszę bardzo, jakie piękne obrazki na podium. No to możemy sobie zobaczyć te powtórki. Antonio Giovinazzi, gdzie on jest? Co on sobie myśli? Fantastyczny weekend. Zaawansował z 20 na 17. To tylko pokazuje, jak bardzo emocjonujący był ten wyścig. No to sobie popatrzmy na powtórkę. My jedziemy gdzie? Chyba tam, tam przy DRS-ie jesteśmy. Nie, nie, tu, z tej strony. Widzę po starcie. Tu proszę, jaka walka była. I cyk, w Russella bolid. A my tylko zwiedzaliśmy to. Ależ proszę zobaczyć, jakie piękne ujęcia. No wyścig sam jechał. I to jest koniec. No to tylko pokazuje, jaki fantastyczny był ten wyścig. Jaki ciekawy. Ja się żegnam z wami. Cześć, na razie. Powiedzcie, co myślicie o takiej serii z kariery. Z kariery, no. W jakim zespole, coś takiego. I tak sam pewnie bym wybrał, jak w ogóle dojdzie do takiego czegoś. Pa, pa, ludzie, pa, pa.